pod Sluis. Otóż Karol V i Bertrand du Guesclin dokonują, czy też raczej wspierają przewrót pałacowy w Królestwie Kastylii, której dotychczasowy król jest sojusznikiem angielskim. Nowy król Kastylii, Henryk I, założyciel nowej dynastii, zostaje sojusznikiem Francji i warto powiedzieć, że Kastylia jest w owym czasie równorzędną z Anglią potęgą morską, to znaczy posiada równie wielką, rozbudowaną flotę. On za Francję... francusko-kastylijski pozwala w latach, od przełomu lat 60. i 70. XIV wieku zlikwidować francuską dominację na morzu. Tak jak powiedziałem, w ciągu kilkunastu lat do 1377 roku wydaje się, czyli w ciągu 20 lat po bitwie pod Poitiers, że jest pozamiatane. To znaczy Karol V i Bertrand du Guesclin za pomocą dyplomacji i wojny partyzanckiej i przenoszenia wojny w inne rejony i sojuszy doprowadzili do sytuacji, że u schyłku panowania, przed samą swoją śmiercią, Edward III ma mniej ziemi we Francji niż miał jej przed rozpoczęciem wojny stuletniej. Wydawałoby się, że to idealna sytuacja do zawarcia traktatu pokojowego dla Francji. Ale ponieważ sukcesy były tak wielkie i Anglików i angielskie panowanie na kontynencie jest tak ograniczone, Francuzi nie zawierają traktatu pokojowego, ponieważ uważają, że no wystarczy, wystarczy jeszcze tylko parę ruchów, żeby po prostu Anglików w ogóle wyprzeć z Francji. Anglicy oczywiście nie są wtedy chętni do zawierania traktatu pokojowego, bo właśnie wydaje się, przegrali wojnę. Przez następne mniej więcej ćwierć wieku trwa sytuacja status quo. To znaczy Anglia i Francja nie prowadzą wojny, nawet są przyjazne stosunki między dworem francuskim i angielskim. Wszystko się zmienia, kiedy na przełomie XIII i XIV wieku po pierwsze dochodzi do obalenia głównej linii Plantagenetów w Anglii. Wnuk Edwarda III, Ryszard II, zostaje obalony. Na tron wstępuje jego kuzyn, założyciel nowej dynastii Lancastrów, Henryk IV, który no, był długi czas opozycjonistą wobec Ryszarda II. Między innymi sprzeciwiał się polityce pokojowego współżycia z Francją i opowiadał się za wznowieniem wojny. A syn Karola V, Karol VI, król francuski, popada w obłęd. I rozpoczyna się we Francji zażarta walka o władzę w imieniu szalonego króla. To chyba po dziadku odziedziczył. Nie po dziadku. Dobrze, jeśli tutaj to dziadków nie ma w Polsce, bo w Polsce matki. Tutaj krótko ludzie żyją. Tu nie jest Ameryka, tutaj w Polsce. A marzy się o Anglo-Ameryce, Białystok, chcąc podrobić co nieco, a to prawosławnych, żeby podrobić, których tutaj w Warszawie nie ma, a to świadków Jehowy tutaj w Warszawie podrobić, których nie ma, a to ewangelików podrobić, których tu w Warszawie nie ma, świętych wszelkich tureckich. A potem książę Burgundii z bratem króla, z młodszym bratem Karola Szalonego, Ludwikiem Orleańskim. I rywalizacja jest tak zacięta, że w pewnym momencie książę Burgundii, Jan bez trwogi, nakazuje zamordować księcia Orleanu, brata króla. Coś takiego się we Francji jeszcze nie zdarzyło. I to rozpoczyna okres zimnej i gorącej, zażartej, czasami bardzo krwawej wojny domowej we Francji, która będzie trwała przez następne kilkanaście lat. I Burgundczycy w pewnym momencie nie zawahają się wystąpić o pomoc z zewnątrz. Wojna... Czyżby angielską? Jak najbardziej angielską. Dopóki żył Henryk IV, nowy król angielski, do wojny nie doszło. On miał dość słabą pozycję, musiał walczyć o utrwalenie siebie na tronie jako króla, ale jego syn Henryk V bardzo szybko rozpoczyna agresywną politykę.
I dochodzi do kolejnej inwazji angielskiej na Francję w roku 1415. I w tymże roku 1415, w dniu świętego Kryspina, dochodzi do kolejnego rozbicia armii francuskiej w bitwie pod Azincourt, czy jak mówią Anglicy, Agincourt. A w kilka lat później syn szalonego króla Francji, Delfin, ten, o którym była mowa we wstępie do audycji, późniejszy Karol VII, każe zamordować, bądź nie sprzeciwia się zamordowaniu podczas spotkania z nim księcia Burgundii, Jana bez Trwogi. I wówczas syn zamordowanego, Filip Dobry, kolejny książę Burgundii, wypowiada posłuszeństwo królowi francuskiemu, uznaje za prawowitego króla Francji Henryka V, króla Anglii. Francja leży ponownie na łopatkach, zostaje zawarty, chyba najbardziej upokarzający oprócz Wiszy, traktat pokojowy w historii Francji, traktat w Troyes w roku 1420, na mocy którego szalony król Karol VI i jego żona, królowa Izabela, deklarują, że ich jedyny pozostały przy życiu syn, Delfin Karol, pochodzi z nieprawego łoża. To znaczy królowa Francji uroczyście oświadcza, że przyprawiła rogi swojemu mężowi. I wobec tego jedynym prawowite dziedzictwo należy się córce tej pary. Inne pytanie można by zadać. Skąd pewność, że jeśli syn... Że córka jest córką, tak. No ale córka zostaje uznana za prawowitą i zostaje przyrzeczona Henrykowi V, królowi Anglii, który ją poślubia. W ten sposób miałby pozyskać koronę. Tak, po śmierci Karola VI. Oni obaj umierają niedługo, w 1422 roku, ale Karol VI, mimo że znacznie starszy, żyje dłużej. Henryk V nigdy nie został królem Francji. Udało mu się natomiast na mocy traktatów Troyes zająć zbrojnie niemalże połowę królestwa, aż do linii Loary. Broni się jeszcze właśnie Orlean, broni się przez kilkanaście miesięcy. A to jest kluczowe miejsce. A to jest kluczowe miejsce, bo to jest miasto, które broni najbardziej przystępnego komunikacyjnie brodu na Loarze, to znaczy przejścia do południowej Francji. Czyli taka brama. Tak, w której utrzymał się Delfin Karol, nazywany czasami pogardliwie, a może po prostu dla lepszej identyfikacji, królem z Bourges, bo rezyduje w mieście Bourges, ponieważ Paryż wraz z całą północną Francją znajduje się w rękach Anglików. Paryż zresztą jest miastem w pierwszej ćwierci XV wieku bardzo proburgundzkim i bardzo proangielskim w konsekwencji. Stąd zresztą Joanna pod koniec swojej kariery militarnej będzie próbowała odbić Paryż z rąk angielskich, ale jej się to nie uda. No właśnie, Joanna teraz chodzi na scenę dziejów. To jest moment, który... Metafizyczny. Metafizyczny i który zaprzecza twierdzeniom, że cudów kiedyś, nie ma. Że cudów nie ma. Kiedyś bardzo modnym w historiografii, które można byłoby streścić słowami Majakowskiego, jednostka niczym, jednostka bzdurą, tak? To znaczy, że rola jednostki w historii jest pomijalna, decydują wielkie procesy i wielkie masy. Wielkie masy, tak. Joannie udaje się nie tylko przedrzeć na dwór Delfina, przekonać go do powierzenia jej części armii, odnieść zwycięstwo militarne, na dwór. Ale później jeszcze przeprowadzić Delfina przez... No to Janek może od razu setki, mówi, że to tak Żydzi gadają. Niemal setki kilometrów na północ do miasta Reims. Żeby się koronował. Żeby go koronować przez setki kilometrów kwadratowych.
znajdujący się pod panowaniem angielskim lub burgundzkim. Miasto Reims nie. Miasto Reims nigdy nie wpadło w ręce Anglików lub Burgundczyków, ale trzeba było tam jakoś dojść. Udaje się jej to. I udaje się jej doprowadzić do koronacji i namaszczenia olejkiem niebiańskim, podarowanym pierwszemu chrześcijańskiemu królowi Franków Chlodwigowi, w zależności od tradycji, przez anioła, przez rękę anielską albo przez samego Ducha Świętego, który zstąpił pod postacią gołębicy. Ciebie to interesuje. A zatem to namaszczenie królewskie króla Francji jest wyjątkowe. A jest. Choć bezpośrednio z nieba. I to otacza brzydkiego, historia głupoty, krzywonogiego, z wielkim sflaczałym nosem, obwisłymi policzkami, pokurcza, jakim jest Karol VII, niebiańską aurą. Od tego momentu, przynajmniej przez jakiś czas, historia nikt nie głupoty. Widzi już w nim zwykłego, brzydkiego, niesympatycznego, ponoszącego klęski człowieczka. Zyskał na atrakcyjności. Tak, tak. Jest już namaszczonym królem Francji. Co więcej, Anglicy przez te, bo to jest rok 1429 już, przez ostatnie 7 lat zaniedbali koronowania ich króla Henryka VI na króla Francji. Zapewne dlatego, że był małym dzieckiem. Urodził się w 1421 roku i podróż taka byłaby dla małego dziecka po prostu niebezpieczna. No ale w ten sposób Francuzi legitymiści, powiedzielibyśmy, tak, zajmują pewne bardzo ważne symbolicznie pole. Joanna skądinąd stoi w czasie koronacji i namaszczenia Karola VII w Reims po prawej stronie ołtarza, w srebrzystej zbroi, dzierżąc biały sztandar z wyhaftowanymi złotymi liliami. Więc spotykają wielki zaszczyt. No tak, ale jak trzeba będzie grosz wyłożyć, żeby ją wykupić z rąk Burgundczyków, to jakoś Karol VII grosza poskąpi. Poskąpił grosza rzeczywiście i nie zrobił nic, żeby ją ratować. Ale zanim o tym, panie profesorze, no to musimy się zatrzymać na chwilę przy tej postaci. Analfabetka z małej wsi, dziewczyna kilkunastoletnia. Tym większe robi wrażenie. No właśnie. Z objawieniami. Tym większe robi wrażenie. Wydaje się, że momentem decydującym o tym, że jej zaufano, było to, że kiedy przybyła na dwór Delfina, który wtedy przebywał w zamku Chinon, na miejsce Delfina podstawiono jednego z dworzan. To znaczy, jednego z dworzan ubrano w piękne szaty, zasiadł on na tronie, powiedzmy, odgrywał rolę Delfina, podczas gdy Delfin przebrany w zwykłe szaty udawał jednego z dworzan. Joanna, wszedłszy do sali na audiencję Delfina, a nigdy wcześniej go nie widziała, od razu skierowała się do Karola. Wszędzie spam, tylko u tej Barbary Blok. Z czego to wynikało? Jak mówi, kurwa, czy znaczenia boskiego? Czy może ktoś życzliwy jej to podpowiedział? Warto pamiętać, że na dworze Delfina istniała mniejszościowa, co prawda, bardzo partia, która opowiadała się za wznowieniem wojny. To znaczy widziała, że jeśli dalej dwór będzie tkwił w bezruchu, to prędzej czy później, pewnie prędzej, Anglicy przyjdą i z dynastii francuskiej już nic nie zostanie. Dynastii francuskiej na Biblię co mówią? Nie wiedzą co? Co? Czyli mogła być takim bremiarz nawet też nie umiał rozszyfrować. Do kościołów nie chcą chodzić, na mszę swoje nie chcą chodzić. A następnie odniosła pierwsze od wielu lat zwycięstwo militarne i to w dodatku zwycięstwo niesłychanie istotne. Zaufano jej. Karol porzucił ją wtedy, kiedy zaczęła podnosić porażki.